Witam wszystkich, będziemy serdecznie tutaj z Pan Biedni. Zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj zagramy sobie Jarvanem w dżungli. Za chwilę co gdzie jak tylko kupmy to i owo, standardowo. Welcome, welcome, dobra, jak sobie dzisiaj jestem Jarvanem w dżungli. Na solo top to Malfa, nam gdzie mamy Zeda, Gravesa, Dekery i Orianna support przeciwko sobie Lulu, Vi, Sion, czy Sion, zaraz jak to woli, jak to lubi go nazywać, Ezreal, a także i Cassiopeia. To co, może parę słów na temat Jarvana, bardzo fajny jungler, ogólnie aktualnie jest w mecie naprawdę mocny i to mnie dziwi, bo taki jungler powiedzmy jak Vi, Kha'Zix, czy chociażby Jarvan, z Nikon staje się naprawdę potężni. Nie wiem dlaczego, tak jak gdyby z dupy ludzie zaczęli nimi grać i to fajnie wychodzi, naprawdę fajnie wychodzi. Malfajciku, to będziesz musiał mi tutaj pomóc. No fajnie się cofasz, fajnie się cofasz. Szkoda, że ja nie mam jakiejś animacji, szkoda, że ten skin nie ma jakiejś animacji cofania się. Jak dla mnie dziwne, no ale okej. I standardowo, tak samo jak Vi czy Kha'Zixem. Zacząłem od Grompa, Blue i Reda. No chyba, że będę miał mało HP, ale pożyjemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. On Zed. Myślałem, że Malfoy im pomoże, tak? Raz uderzył, no dobra, ale podziękujmy, no. Co mi tam już zależy? Myślałem, że tu chwilę ze mną pobędzie, no ale okej. Ale okej. Już muszę niestety z góry dwie potki użyć. Ale to nic. O, nie wiem, czy mi hapsa starczy na Reda. Raczej nie. Dobra, to zrobię sobie do tego kraba. Wiadomo, zawsze sobie jakieś HP przywrócę. A także będę miał darmowego golda, jakby nie było. Warto mieć na Jarvanie runy Masteriesy pod cooldowna, żeby był zmniejszony. To naprawdę pomaga. Dobra, teraz zrobimy Reda, mam Smite, więc raczej nie powinno być lipy. Ja będę miał chyba tak z 200 HP. Może. A może i nie. W sumie pożyjemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zed kontra Cassiopeia. No Zed ma nieciekawie na linii. Ale powinien sobie jakoś chłopak poradzić, tak? Tutaj sobie go się radzą fajnie. No, 150 HP, prawie 200, prawie 200. Ja tutaj sobie jeszcze zrobię tego kraba, nie ma problemu. Vi trzeci poziom, ona ma Blue i Reda. Cofa się dziewczyna, okej. Na opartego mógłbym zrobić jej dżunglę. Tylko nie wiem, czy mi się opłaca, czy to czasem nie jest zbyt ryzykowne. To co, może zaryzykujemy, a co mi tam? Też Vi mogłaby się przejść po wilczki. O Jezus, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Niestety musiałem zużyć flasha. Miałem cooldowna na AQ. Ale to nic, dobra, to też się w sumie cofnę. Szkoda, szkoda, że tak zjebałem, ale to nic. No i Graves. A, na spokojnie. Na bucicki mi nie stać, ale to luz. To co, może sobie wilczki walniemy i się na topa przejdziemy. Niestety Malfoy nie ma many. Z kolei Sion nie ma HP. Sion ma w ogóle tepa Ignite'a. First blood na bocie, elegancja Francja. Oh.
Jeszcze na midzie Z zabił Kasopeję. 50 HP. Nie za dużo, ale tak czy siak wyszło na nasze. Ja tutaj poinformuję Malfighta, chyba że Syn się będzie cofał. Nie, jeszcze się nie cofa chłopaczek. Elegancko. Na Jarvanie maksujemy Q, następnie E, a na samym końcu W. No i oczywiście w międzyczasie ulti, tak? Zobaczymy, czy coś pójdzie. Jeżeli Malphite to pusznie, to będzie naprawdę ok. Chociaż nie wydaje mi się. Ajajaj, nie. Typie, naprawdę, nie opłaca się. No dobra. Okej, czy przeżyjesz? Wydaje mi się, że tak. No dobra, jednak się opłacało. Zrobię sobie tego kraba. Może się przejdę na mida. Kasiopeia ledwo przeżyła. O, mało włos, a jednak nie przeżyła. Bardzo dobrze, że Zed nie potrzebuje Blue. Lepiej dla mnie. Blue za 52 sekundy, więc zrobię sobie te raptory. Następnie przejdę się. Następnie się ją przejdę po prostu po Blue. Baj czwarty poziom, no nie wydaje mi się, że miał szansę z Zedem, który ma już kurde. Siódmy? Tak, siódmy. Dobra, Blue niedługo też możemy się tam udać. A zanim się tam udamy, to jeszcze zdążę sobie zrobić wilczki. Nie chcę marnować Blue, ale chyba ze Smilesa i tyle. Tak, ze Smilesa to Blue, bo za długo się będę z nim bawił, a za dużo HP stracę. Mi się to jakoś niespecjalnie opłaca. Smite'a będę miał za jakieś 10 sekund, więc znowu wpadnę na topa. I tyle. Malphite ma 6 poziom, więc możemy coś fajnego ugrać. Niestety ja nie mam za dużo HP. To jest wart postawiony, ale to nic. Jeżeli Malphite szybko w niego wpadnie, to będzie gitara, bo to jest wart. Oj, myślałem, że chybił. Myślałem, że kolega chybił. Dobra, będzie jego. Okej, dobra, widać, że Malphite chciał mi zostawić Siona. No elegancko, elegancko. Będąc junglerem Jarvanem, można brać fragi. Oczywiście, z tym nie ma jakiegoś większego problemu. Co jednak jest zmiana faktu, że lepiej zostawiać, tak? A czy Malphite'owi? A to już od waszego widzimisię, tak? Dobra, ja może się cofnę. Moje będę ryzykował. Za to Zed bardzo fajnie ciśnie. Jeszcze bot, elegancko, naprawdę elegancko. Zrobimy już sobie coś takiego. Buty, dwie potki. Dlaczego ja w ogóle kupuję poty? Po to, żeby po prostu dłużej być w dżungli. I tyle. Dobra, chłopaki zwardują tego smoka. Niestety będzie po Malphite, wydaje mi się. No, Weimareda. No oczywiście jeszcze Sion miał ulti. I oczywiście teraz zbuduję może sobie Omena. To będzie wcale takie głupie. I może coś się ugra na bocie.
Ale najpierw grabę. Wydaje mi się, że kurde tutaj będzie waj. Oj, czy ten flash był potrzebny? Niekoniecznie, niekoniecznie. Dobrze, okej. Pykło, pykło. Ja tutaj nawet Zeda nie zabiłem. Bo on także był martwy. Nie wiem, czy może kurde tego smoka zrobić. A może jednak lepiej nie. Lepiej nie. Ja mam mało HP, bo to mogą zejść. Sion nam idzie tym bardziej. No ale dobra. Jeszcze ja nie mam smite'a. No ale okej. No chyba oni nie są tak przebiegli jak myślę. No elegancko. I co, ja może się cofnę? Cofnę się, zbuduję Omena, potem pomyślę nad Hydrą. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Zrobimy coś takiego. Jeszcze jedną potkę i gitara. Tutaj Jarvan, tutaj, tędy. A i gdyby Vi miała ulti, to cóż, grę jest już by dawno wąchał kwiatki od spodu. Dlaczego w ogóle kupuję Hydrę? Wiadomo, jeżeli rzucimy się na kogoś z ulti w teamfajcie, zazwyczaj blokujemy, no tak, z 2-3 osoby. A Hydra jest naprawdę dobra, ponieważ bijemy kilku naraz. Teraz praktycznie w ogóle nie traca HP. Przejdę się na topa, może jakoś zrobimy tego Siona. Czeka Cepeja. No dobra. Zrobię sobie przynajmniej golemy. To jej zostawię, niech ona się z tym bawi. Don't panic. No i elegancko, elegancko. Głupo dawaj. I co? Może coś nam idzie się ugra? Dobrze, okej. Okay. Elegancko. Jest blue, nie ma na co czekać. No dobra, mogę się przejść. I to blue dam Orianie, a nasze blue wezmę dla siebie. Jak sobie to Ori weźmie. Elegancko. I niech się dziewczyna cofnie. Easy. Ale ja jeszcze zrobię tego kraba. Gra jest nie do powstrzymania. 15-2 dla nas. Co się tutaj wyprawia? Co się tutaj kurde dzieje? Jeżeli Vi ma ulti, to wydaje mi się, że będzie po Gravesie. Zobaczmy, co się stanie. Ojejku. Właśnie o tym mówię. Ale Orianna niech lepiej się cofnie, niech nie ryzykuje dziewczyna. Dobra, ja mam ulti, Malphite nie ma. Ale to nic. No i elegancko. Malphite, uciekaj.
Eza ulti. Oj, mam nadzieję, że zrobię tą żabkę, a nie że ona mnie zrobi. Dobra, uff, ledwo, ledwo. Ale wszystko calculated, ponieważ miałem blue. I tyle. Zrobiłem może coś takiego. I coś takiego. Tak, i po menu zbuduję hydrę. I będę stosunkowo tanki. A także będę miał damage. No i te Vayne naprawdę nie ciekawą jungle, no wszędzie musi pomóc. Tylko Sion jakoś daje radę, szczerze powiedziawszy. Oczywiście tam już byłem chyba trzeci raz. A tak to Sion, wydaje mi się, że wygrywa, kurde, z Malphite'em. Bo dostaje w dupę, mi dostaje w dupę, no. Vayne naprawdę nie ciekawie. Okej, to co, ja może na tego bota się przejdę? Jeżeli to jest jakiś wart, no to go raczej skasuję. Nie powinno być problemu. Ale nie ma tu ani jednego warda. Grę w secie, tylko proszę, nie dotykaj. Nie dotykaj. Tutaj postawiłem warda, ja tu będę czekał. Bardzo chętnie bym zdejmował, ale jeżeli jest ma flesza, to jest dupa blada. No właśnie, albo coś takiego. Ajajaj, już nie używałem ulti, bo widziałem jak ulti Gravesa leci. No ale dobra. Jest smog, come on. Trochę tutaj tak tempowo zagrałem, ale dosyć mocno wygrywałem, co jakiegoś większego znaczenia nie ma. Smog, co ty robisz? Elegancko. Dobra, Vayne przeżyłem spokojnie. W ogóle Zed jej praktycznie obrażeń nie zadał. Ale Vayne musiała coś ograć, bo Zed napisał wow, więc to jest kurde jednoznaczne. Okej. Okay. Jungler na odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dobra, cofnę się. Kupię sobie Omena. I zacznę budować hydrę. Zrobiłem coś takiego w sumie. Co mi tam? I co dalej? Ja jestem za tym, żeby dla Jarvana także kupić Black Cleavera. Ze względu na to, że tutaj jest szybkość ataku. Tak, tutaj jest szybkość ataku. A cooldown im mniejszy, tym lepsze. Oczywiście Spirit Visage wydaje mi się, że będzie jak najbardziej na miejscu. Blue za 10 sekund, no i elegancko. A to jeszcze tego kraba zrobię i za chwilę zajmę się blue. Może go topa nawet zrobię. O dobra, zrobię topa i zajmę się blue. Chociaż Malphite idzie, no to mu odpuszczę farma. Nie będę komuś zabierał farmy. Dawaj, ciśniesz, ciśniesz Malphite. Okej, okay. Przeciwnicy się poddali, stosunkowo naprawdę łatwy mecz.
No cóż, GG. I sorry, że tak krótko, ale to nic, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że komentarze i ten gameplay wam się podobało. Standardowo zapraszam do komentarzy. Subskrypcja, ten, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos!